Witam, witam wszystkich na kolejnym kwadransie z Kangą. Dzisiaj mamy 11 lipca, a to jest 157 odcinek kwadransu z Kangą. Mininy dzisiaj. Kto ma dzisiaj mieniny? Otóż Pius, Placyt, Siepraw oraz Wyczesław. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Blok BTC numer 798232 do halwingu zostało Trochę ponad 41 tysięcy bloków. Cena KNG 97. Cena cash 350 KNG, co daje nam orientacyjną wycenę Kangi na ponad 17 milionów dolarów. Pogoda w Londynie pochmurna, 18 stopni. A tak jak powiedziałem, kwadrans z Kangą 157. Dzisiaj z nami jest. Tomek Winanka. Cześć, Tomku. Cześć, Łukasz. Super. Powiedz mi. Eee, muszę, muszę aż zerknąć na notatki eee, żeby zadać dobrze pytanie powiedz mi, co ma wspólnego pokój dziecięcy z Bolesławem Chrobrym nie mam pojęcia i tu dziecko mieszka, i tu dziecko mieszka nie wpadłem Dobra, okej, okay. żarty, żarty na bok, najważniejsze pytanie zadane, a teraz zapytam się Ciebie o rynki. Co się dzieje na rynkach kryptowalut? Jesteśmy w fazie wzrostowej, szerzej rozumianą dalej jednak jako faza akumulacji, tak to określał, napędzanej głównie właśnie tymi wszystkimi informacjami o spot ETF-ach Bitcoina. Rynek idzie stabilnie, Bocznym kursem jesteśmy na poziomie około 30 500 dolarów za jednego bitcoina. Myślę, że w tym trendzie powędrujemy jeszcze jakiś czas, przynajmniej do może nawet końca roku, bym powiedział. Znaczy tak, będziemy jeździli w górę, w dół, w górę, w dół, bo trzeba zawsze mieć z tyłu głowy, że ten rynek, który jest, uważam, tak jak każdy rynek, co wymanipulowane przez większych graczy. Tam musi trochę jednak czasu minąć, bo mamy bardzo ograniczoną płynność też na bitcoinie. I teraz ci większy gracze muszą zakumulować bitcoina, zapakować torby, żeby później polecieć w górę i potem utrzymać w górze przez jakiś czas rynek, posprzedawać, co tam teraz zatankowali. No i tak. Rynek. No okej, okay, rozumiem, czyli wracamy do e, takiego e, systemu, że duzi gracze muszą zawsze zarobić, e, ostatnie zakupy faktycznie były e, publiczne nawet mówione, e, te wielkie, wielkie fundusze, wielkie firmy dokupiły znowu kryptowalut, mówiliśmy o tym tydzień temu, e, a e, na Bitcoinie mamy taki trend boczny, a na Ethereum, czy myślisz, że coś się będzie osobno działo, czy będzie podążał za Bitcoinem? Ethereum ogólnie rzecz biorąc, idzie ręka w rękę za rynkiem bitcoina. Powiedzmy kalka w kalkę. Rzeczywiście ten wzrost ostatni był bardziej pionowy od bitcoina, ale też jesteśmy w podobnym trendzie bocznym. Też nie ma co się oszukiwać. Kryptowaluty będą powoli rosły ze względu też na osłabianie się dolara. Wszyscy czekają jeszcze na decyzję Fedu, czy Fed ogłosi jednak podniesienie stóp procentowych, bo jak wiemy, piwota jeszcze nie było. Ostatnio ogłosili tylko tą pauzę, nie podnosząc stóp. Teraz podniesienie stóp o 0,25 dla mnie to jest prognoza na stagnację na rynku i tak naprawdę odpływ kapitału ze Stanów do innych aktywów, też do kryptowalut. Mm, Okej, okay. czyli e, halving się zbliża. E, jak zwykle mamy pewne napięcia na rynku. E, jak będzie, to zobaczymy, ale generalnie jesteś optymistycznie nastawiony. Zdecydowanie tak. E, ogólnie też mieliśmy ostatnio przecież e, bardzo duże wzrosty na life tak? Na tym e, niecyfrowym złocie, tylko srebrze, jak to mawiają. No i e, myślę, że to ma właśnie związek e, z tym halvingiem, który nadchodzi, bo przypomnijmy, może w sierpniu tego roku, będziemy świadkami kolejnego halvingu Litecoina. To znaczy, że dla tej samej mocy wydobywczej sieci wartość nagrody, ilość tokenów przyznawanych górnikom spadnie o połowę. Także już powoli rynek do tej sytuacji rynkowej się dostosowuje, podnosząc cenę jednostkową asetu. Myśli, że będą jeszcze wzrosty na Litecoinie? Czy teraz mamy małą korektę i właśnie wzrosty, czy to raczej będziemy widzieli jednak spadek i w sierpniu dopiero jakieś większe odbicie? No, na pewno te wzrosty, nie wiem czy można tak określić, dla mnie to są nawet paniczne wzrosty. Wszyscy, którzy po prostu widzą wzrost ponad 100 dolarów, przypomnijmy, był na 110, nawet nie? poniżej 80. A potem wzrost do ponad 115. Tak. Wszyscy jak zwykle ładują się na ten uciekający pociąg. No i potem mamy korektę, tak? Jak już paliwo się kończy, bo nie da się jechać w górę pod podjazd rzędu 60 stopni w górę. Prawda? No ale to będzie 200? Yy, może przy kolejnym hellingu. Yy, jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądał całkowity rynek indeks rynku, czyli Bitcoin. No tak, oczywiście, Bitcoin e, najważniejszy. E, słuchajcie, e, do Was wszystkich, którzy nas oglądacie, oczywiście e, prośba, subskrybujcie, lajkujcie, e, dajcie łapkę w górę, napiszcie techniczny komentarz, jak nas widać, jak nas słychać, albo skąd nas oglądacie, zależy nam na tym, żeby e, tych komentarzy było jak najwięcej, no bo to e, dobra walka z algorytmami, zwiększamy w ten sposób zasięgi, e, zachęcam, no i dzwoneczek, dzwoneczek dla marketingu jest bardzo ważny, jak Przychodzi jeden dzwoneczek, to oni się wszyscy cieszą, więc pomyślcie, co się dzieje, jak tych dzwoneczków jest trochę więcej. Ale wracamy do, do kryptowalut. Czytałem ostatnio taki raport, który bardzo mnie zaszokował. Otóż okazuje się, że od 2012 roku ilość, czy wartość kryptowalut, które zostały ukradzione przez różnego rodzaju haki, to uwaga, aż 30%. Miliardów dolarów, czyli jedna trzecia kapitalizacji rynku dzisiejszego. To jest dosyć dużo. Powiedz, jak, jak to się dzieje, że mamy do czynienia z takimi, z takimi hakami? No, niestety ma to też wpływ na te bardzo szeroko głoszone powiedzenia. Jest takie powiedzenie, z którym się ogólnie zgadzam: Not your keys, not your crypto jest taki też trend na rynku, żeby nie ufać seksom. no bo przecież cexy złe i samemu zarządzać swoimi kryptowalutami. I wbrew pozorom dla wielu osób, które nie do końca rozumieją z czym się mierzą. To jest naprawdę skomplikowany temat, skomplikowany rynek. Te osoby po prostu to jest dla nich ostatnia ich przygoda z krypto tak naprawdę, pierwsza i ostatnia, bo większość tych osób traci po prostu środki. Dlaczego? Hmm. Teraz y, ostatnio mieliśmy nawet y, hak, bardzo dużo haków, było w zeszłym tygodniu. Ostatni hak na y, multichainie. Y, Wyciągnęli na to 126 milionów dolarów w USDC, USDT i innych coinach. Y, ogólnie multichain polegał na tym, że y, ludzie wpłacali tam na różnych chainach y, pieniądze na płynność i użytkownicy, którzy chcieli na przykład zbridżować USDT z chaina A na chaina B, przelewali na chainie A na kontrakt środki i wypłacali je dalej na drugim chainie. Otrzymywali na swój portfel równowartość pomniejszoną o fi w tych dolarach. No i to wygląda na akurat insider job, to znaczy, że ktoś dostał się do kluczy właścicieli, no bo wiadomo, zdecentralizowana platforma, ale jednak ktoś ma do niej klucze. I ktoś nią zarządza. Także y, to jest tak naprawdę ładnie pokolorowany, centralny byt. Który... No tak, bo właśnie, bo, powiedz mi, jak, czy możemy tak w krótkich słowach opisać, jak działają typowe bridże? Czy to jest coś zdecentralizowanego, czy to jednak jest coś zcentralizowanego? Y, działa to z, z reguły tak, że jest deployowany jakiś kontrakt, jeden, drugi, piąty, dziesiąty, który y, dba o to, żeby bezpiecznie przetransferować środki między chainami. Ogólnie te chainy wewnętrznie, czyli na poziomie kodu zaimplementowanego przez programistów, twórców danego blockchaina, nic o sobie nie wiedzą. No właśnie. Korzystają tam po drodze z orakli i tego typu rzeczy. I tam jest wiele jakby punktów, w których coś może pójść nie tak. I teraz wyobraźmy sobie na przykład osobę, która ma duże, szerokie dostępy i... Jakby dostęp do tych milionów dolarów. Po prostu w tym momencie nie wszyscy ludzie wytrzymują. <laughs> jakby Sławek to ostatnio ładnie powiedział, okazja się nie złodzieja. I niestety często okazuje się, że właśnie w ten sposób między innymi środki są wyciągane. Ale jest jeszcze gorzej. Tak, jak ostatnio mieliśmy ten boom na ordynacji na Bitcoinie. Tak. Na te wszystkie NFT, które mamy, tak? Używasz platform typu OpenSea, i tego typu rzeczy. To teraz wykonując tam słopy, robisz aprówa na kontrakcie, czyli na zdecentralizowanym programie. No i dajesz mu jakieś uprawnienia. Robisz to pierwszy, drugi, dziesiąty raz, wszystko jest w porządku. Tak, dostajesz te NFT, handlujesz sobie, jest świetnie. Pewnego razu dostajesz standardowego aprówa, który dalej wygląda normalnie, dalej masz tam jakieś fajne cyferki. Aprobujesz go i nie masz środków na koncie. Dlaczego? Po prostu wiele tych centralnych bytów jest hakowanych na poziomie DNS-ów albo dostają dostępy do ich interfejsu i w tym momencie podpisujesz, dajesz możliwość. Dysponowania swoimi środkami, jakimś innemu kontraktowi niż zwykle. Czyli po prostu na blockchainie rzeczywiście tamten kontrakt jest bezpieczny, nic się z nim nie dzieje, ale nagle wchodząc na taką stronę, yy, pojawia ci się, że Ktoś inny chce od ciebie aprowa i ty z uwagi na to, że klikasz standardowo te same rzeczy w interfejsie, po prostu to aprobujesz. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z tym, że pod domeną, którą zwykle odwiedzałem, wcale nie znajduje się ta właściwa strona, tylko jest coś bardzo podobnego do tej strony, której się spodziewam, a tak naprawdę jest tam jakiś no nazwijmy to złodziejski, złodziejski system, czyli to tak jakbym logował się na stronę banku, a tak na myśląc, że się loguje na stronę banku, a tak naprawdę to nie była strona banku, tylko jakiegoś właśnie oszukańczego systemu, no jeżeli tam się zaloguję i podam login, hasło, no to złodzieje mogą zrobić dokładnie to samo na prawdziwej stronie, no i w ten sposób uzyskać dostęp do naszych środków, tutaj Mamy podobny, podobny mechanizm. Wiem, że Crypto.com zostało ostatnio w ten sposób wykorzystane. To znaczy, był raport mówiący o tym, że było bardzo wiele takich ataków skamerskich, właśnie związanych z domeną Crypto.com, całkiem udanych. Sporo środków w ten sposób zostało wykradzionych ludziom. No i tu, oczywiście, uwaga do wszystkich: zachowujcie ostrożność. Nigdy Nigdy nie wpisujcie w wyszukiwarkę w Google strony, którą chcecie zobaczyć, i nie klikajcie w pierwszy wynik, który Wam się pojawi. To jest jedna z najczęstszych e, sytuacji, w których dochodzi właśnie do wejścia na domenę, która wygląda jak nasza, na którą zwykle wchodzimy, a tak naprawdę jest zupełnie inna. E, przypomnę, e, jest wiele znaków, które wyglądają podobnie jak nasze łacińskie, na przykład literka mała i może. Być bardzo łatwo zastąpiona inną literką I, która wygląda praktycznie identycznie, a pochodzi na przykład z alfabetu tureckiego. I nie zauważymy różnicy, chyba że naprawdę naprawdę wiemy, czego szukać, ale to wcale często nie jest. My myślimy, że jesteśmy na stronie naszej strony, takiej, którą zwykle odwiedzamy, i na przykład nie wiem, tam patrzymy nawet na adres i widzimy, że jest napisane Millennium. Bank, a tak naprawdę wcale tam po literce M nie ma literki I, tylko jest właśnie ten oszukańczy znak, który wygląda jak literka I na pierwszy rzut, oka jest strona to jest zupełnie inna strona. Ona będzie oczywiście wyglądała identycznie. No ale podaj logując, się będziemy podawali jakimś oszustom nasz login, nasze hasło i oni będą mieli dostęp do naszych środków, więc słuchajcie, przestrzegamy przed tym zawsze. Wpisujcie ręcznie adres, a najlepiej po prostu zapamiętajcie sobie link do strony i przechowujcie w zakładkach. To jest na pewno duże zabezpieczenie, chociaż oczywiście nie takie stuprocentowe, nie? bo zawsze można jeszcze dokonać innych ataków hakerskich. I był nawet jeszcze kolejny atak w tym tygodniu. Słucham. To było pokłosie tego ataku na multichaina. Yy, nie wiem, czy wiecie, bo to nie jest. Taka wiedza prosta i trywialna, ale Metamask, na przykład, jeżeli używamy go jako portfel, wyświetla wszystkie nasze interakcje z blockchainem, że coś gdzieś zrobiliśmy i wywołaliśmy jakąś metodę. Mhm. I ostatni atak był tak skonstruowany, że jakiś kontrakt zawołał na naszym adresie, oczywiście, w kontrakcie nasze adresy to tak naprawdę są po prostu stringi, znaki, które są potem interpretowane przez interfejs webowy metamaska i mieliśmy wrażenie w tym momencie, że na przykład dokonaliśmy aprowa do używania naszych USDT przez jakiś kontrakt. Gdzie rzeczywiście tego wcale nie zrobiliśmy. Po prostu szedł taki log do sieci, który był interpretowany przez i ludzie, którzy yy, po prostu klikają na pamięć i nie wiedzą nawet, co akceptują. Stwierdzili, że wywołają ten kontrakt i metodę Revoke, czyli cofną uprawnienia. Sęk w tym, że ta metoda Revoke na tym kontrakcie wcale nie cofała uprawnień. Tylko dopiero nadawała. Może nawet nie tyle nadawała, co wykorzystała takie tokeny, które kiedyś zostały wymyślone. To był atak na sieci BSC, mintowała. Tokeny chi, i tak naprawdę ludzie za ten rival płacili sporo więcej gazu i atakujący dostawał te tokeny, które później jakby wymieniał na mhm. y, B, BNB w tym W skrócie tak. można powiedzieć w ten sposób. E, oczywiście e, Not your keys, not, not your crypto. To jest prawda. Czyli, jeżeli nie masz kluczy prywatnych, to to nie są twoje krypto. To jest prawda. I myślę, że warto wszystkich zachęcić do tego, żeby podnosili swoją wiedzę na temat tego, jak używać tych kluczy prywatnych, jak działać. Zachęcamy tutaj oczywiście do odwiedzenia Kanga University, gdzie znajdziecie kompletne informacje, zupełnie za darmo, cały cykl. Szkoleń dotyczących tego, czym są kryptowaluty, czym są klucze prywatne, jak je przechowywać, dlaczego to jest ważne. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że w takim codziennym życiu jednak wygoda jest też istotna, a w szczególności nasze przyzwyczajenia, i jeżeli nie będziemy tego robili przez bezpieczne rozwiązania, no to możemy paść łatwo ofiarami jakiegoś oszustwa. No choćby tutaj sam Metamask niczemu nie zawinia, ale jednak jeżeli działamy w sposób taki trochę lekkomyślny to się może okazać, że jednak możemy sporo stracić. Tomku, nie ciebie zapytam, ale myślę, że teraz jest dobry czas na to, żebyśmy zaprosili naszego stałego bywalca kwadransu z kangą, czyli Jacka, zapraszamy w Warszawę. Halo, halo, Warszawa, co tam u was? Halo, halo, witam serdecznie. Słuchajcie, no więc co tam u nas? U nas jest. Wiatry stały umiarkowane miejscami porwiste, jak to kiedyś się mówiło na prognozie pogody, czyli dużo się dzieje. Słuchajcie, wylistowaliśmy na KANDZE XEN i jest to bardzo ciekawy eksperyment społeczny, jeśli chodzi o. Mówię to w cudzysłowie, tak z przymrużeniem oka czyli token, który jest rozdawany praktycznie za darmo którego potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie jest po prostu zapłacenie gazu na dowolnej sieci, bo to jest w tej chwili chyba na 9 czy 10 sieciach token, który może być dowolnie mintowany. Oczywiście jego ilość się zmniejsza z każdym z każdą osobą uczestniczącą. I w ten sposób twórcy tego projektu, w zasadzie Jack Levin, który jest takim mózgiem stojącym za tym projektem, wymyślił sobie tak zwane proof of participation, czyli nie proof of stake, nie proof of work, ale potwierdzenie uczestnictwa poprzez to, że ludzie mintują te tokeny, czyli muszą wykonać określone zaangażowanie, w jakim sensie można to powiedzieć wyciągnąć rękę, kliknąć przycisk, zapłacić gaz i odbierać tokeny, bo jeszcze tam jest jeden jinx, że trzeba je odebrać we właściwym dniu, bo jak się nie odbierze we właściwym dniu, to z każdym kolejnym dniem płacimy tak zwaną karę, czyli potrącana nam jest liczba tokenów do wypłaty, one są palone. Więc jeżeli przegapimy termin wypłaty, to możemy w ogóle nie wypłacić żadnych tokenów, czyli uczestniczyliśmy w imitowaniu, ale de facto ich nie odebraliśmy. Czyli jest to taka bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy koncept. Za tym oczywiście stoi śmiały plan Lewina, żeby zrobić bridge Bitcoin i Ethereum. No ale to już nie będziemy w to wchodzili. To, to co wydarzyło się w tym tygodniu na Kandze, to jest, to jest fakt, że my stworzyliśmy tak naprawdę pierwszy bridge na świecie pomiędzy sieciami. Dlatego, że Xen nie ma własnego bridgea, mintuje tokeny na różnych sieciach, a ponieważ. Ceny gazu na każdej sieci, cena gazu jest inna. W ten sposób ceny danego tokena, jakie rynek ustala na, na Dexac, są inne. Są zgoła odmienne na Ethereum niż na Poligonie. Są de delikatne różnice między Poligonem a Binance Smart Chainem. Jest jeszcze Avalanche, jest jeszcze Ethereum Proof of Work. Więc. Te ceny się różnią, w związku z tym nie ma prostego bridge'a, nie można sobie po prostu przesłać z jednej, z jednej sieci na, drugiej, na drugą tych tokenów, no bo ich wartość jest nie, nieadekwatna po obu stronach. I my jako Kanka, zrobiliśmy pierwszy taki bridge na świecie, czyli u nas otworzyliśmy rynek Xen po poligonie do Xenu po Ethereum. I rynek sam ustala jego ceny, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że jak się wszyscy obudzą w tej społeczności i zrozumieją, że mają szansę, a jeszcze do końca nie wiadomo, które będą ważniejsze. To bo może się okazać, bo może się okazać zaraz, że dla funkcjonalności tego całego projektu to te na Ethereum będą ważniejsze. Te wszyscy się rzucą, będą mintowali na poligonie i będą bridge'owali do Ethereum, no i Kanga jest tym miejscem, gdzie można przyjść i sobie wymienić z jednej sieci na drugiej i do czego serdecznie zapraszamy. Śmia śmiały eksperyment, faktycznie ciekawy pomysł. Powiedz, czy będziemy jeszcze otwierali inne kseny na innych sieciach? Tak. O ile się nie mylę, to jutro otwieramy ksen po BSC i będzie on również w, w rynku do ksena tego po Ethereum, żeby znowu ci, którzy mintują na, na BSC, mieli szansę. Do tego, żeby się przybliżyć na, na Ethereum, który był takim pierwszym i wydaje się, że będzie docelowo najważniejszym de facto miejscem dla, dla tokenów Xen. I teraz uwaga: to wszystko to jest eksperyment ogólnoświatowy, w związku z tym my też się przypatrujemy do tego, co się będzie działo. Jeżeli okaże się, że społeczność to przyjmie z zadowoleniem i będzie chciała z tego korzystać, to nie wykluczam, że może otworzymy również MXen, czyli Ksen po poligonie, do ksena po BSC. Dlaczego nie? Wszystko będzie zależało <laughs> od tego, czy będzie to użyteczne i będzie to odpowiadało zapotrzebowaniu rynku. Tak, także słuchajcie, zachęcamy Was wszystkich do tego, żebyście korzystali z tego rozwiązania, to jest faktycznie bardzo, bardzo nowatorski i śmiały ruch, no a ty, Ci, którzy teraz nas oglądacie, to dowiadujecie się jako pierwsi, mXen do Xena, czyli ten Xen poligonowy do Xena jest już notowany od poniedziałku, a jutro rusza Xen po, po sieci Binance Smart Chain notowany do Xena na Ethereum. Także zachęcamy, zapraszamy na handel. To będzie naprawdę ciekawy eksperyment. Dziękuję Jacku, dziękuję. Pozdrawiamy stolice i do zobaczenia. A my wracamy tutaj. W ogóle co myślisz o tym eksperymencie? To ciekawe taki, takie podejście, co że mamy jeden token na różnych sieciach i on jest w różny sposób wyceniany. No to rzeczywiście jest dla mnie dziwne zjawisko. Z reguły rzeczywiście jeden projekt startuje na jednej sieci, później właśnie przez te bridge'e jest bridge'owany na inne. A tutaj wymyśliliśmy to w ten sposób, że każdy może zestejkować swoje tokeny, żeby potem wymintować te kseny na różnych sieciach. I z uwagi właśnie na różnice w opłatach sieciowych na różnych sieciach, ten token też jest inaczej wyceniany. Powiem tak, jeżeli rzeczywiście to się przyjmie i pojawią się ludzie, którzy po pierwsze chcą handlować na kance na rynku i bridgeować w ten sposób tokeny, super. To na pewno przyczynia się do rozwoju ekosystemu Xena, jak i też Kangi. To jest. No słuchajcie, to jest wielka, wielka niewiadoma, sami jesteśmy ciekawi, dużo tego typu sytuacji jest w ogóle w kryptowalutach, że rzeczy, których do tej pory nigdy nie było, nigdy się nie działy, ma, nagle mają miejsce w kryptowalutach czy w blockchainie, tutaj mamy można powiedzieć darmowy coin, coś co możesz sam sobie wymintować i na dodatek jeszcze wymienić pomiędzy różnymi chainami, to jest bardzo śmiała, może tak powiem, śmiały ruch. Zobaczymy w jakiej kondycji Ksen będzie za miesiąc. Na pewno będziemy śledzili ten projekt. A ja teraz patrzę tutaj na komentarze, które się pojawiają. I Marian Landowski zadaje pytanie, które pisze, że kolejny raz, czy przewidujemy wprowadzenie zakupów cyklicznych. Otóż, drogi Marianie, że tak użyję zwrotu sławka. Oczywiście, że tak, nawet powiem więcej i myślę, że Cię tym zaskoczę. Zakupy cykliczne są dostępne na KANDZE już od paru miesięcy. Więc jeżeli chcesz korzystać z zakupów cyklicznych, to zapraszamy w miejscu, gdzie składa się zlecenie. Jest również link, który się nazywa Zakup, zakup Cykliczny czy Zlecenie Cykliczne. I tam możesz wybrać sobie za jaką kwotę chcesz kupować, w jakim okresie, co, jaki czas. Czyli na przykład. Raz na minutę, a może raz na tydzień to zlecenie ma być złożone. Ile takich zleceń ma być złożonych? To jest dostępne na KANDZE od już jakiegoś czasu i działa, działa wspaniale. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego typu czy tego sposobu dywersyfikacji swoich inwestycji, czyli Mówię o tym często na swoich wystąpieniach, że dywersyfikacja ma wiele, wiele poziomów. Jedna dywersyfikacja dotyczy rynku, na którym działamy, czyli mamy może nieruchomości, kryptowaluty, może metale szlachetne, może sztukę, a może coś jeszcze zupełnie innego. To jest jeden poziom dywersyfikacji, ale w ramach kryptowalut oczywiście mamy drugi poziom dywersyfikacji, bo kupujemy bitcoina, etera, kange czy jakieś inne tokeny, ale jest jeszcze Jeden poziom dywersyfikacji, sposób w jaki dokonujemy inwestycji. Jedni kupują poprzez wyszukiwanie tych okazji zakupowych, a potem sprzedaży na szczytach. To jest bardzo dobry sposób, wymagający jednak dużej uwagi i no, jakiegoś takiego zrozumienia rynku, ale przede wszystkim uwagi, pracy, wiedzy, no i odpornej psychiki. To jest coś, co jest naprawdę bardzo wielkim wyzwaniem. Dla mnie, niestety ten element jest kluczowym, którego nie jestem w stanie pokonać. Psychika kupowania, sprzedawania w dobrych momentach to jest moja słaba, słaba strona, dlatego lubię bardzo to podejście zwane DCA, ale ja bym powiedział po prostu kupowaniem cyklicznym. Kupuję co stały okres czasu, raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, za stałą kwotę, kryptowalut, za niedużą oczywiście, bo tu chodzi o to, żeby to było coś systematycznego, no i przytaczam zawsze w tym momencie pewien eksperyment, który się toczy, pewien człowiek zdecydował się wydawać 10% średniej krajowej, czyli to było 200 zł na początku, teraz to jest 300 z kawałeczkiem złotych miesięcznie na zakup stałej ilości kryptowalut, może nie stałej ilości, ale w stały sposób dzieli tą kwotę, czyli tam Połowę wydaje na bitcoina, część na ethereum i kilka innych kryptowalut w sposób stały, ciągły już 8 lat i wydał do tej pory 23 tysiące złotych, a jego aktywa w beście, bo jednak mamy beście, taką globalną, warte są ponad milion złotych. To tylko pokazuje siłę tej strategii. Ona dla mnie jest bardzo odpowiednia, dlatego Marianie tak, mamy to oczywiście, że jest. Będziemy mocno nawet jeszcze promowali tą usługę, bo to jest coś, co ja osobiście lubię i mi zależy na tym, żeby promować. Może jeszcze, bo można to zrozumieć też trochę inaczej. Okej. Okay. Bo może Marianowi chodzi o to, jeżeli mógłbyś to sprostuj, że on chciałby kupować nie cyklicznie na giełdzie kryptowaluty za kryptowaluty, tylko zrobić Zlecenie cykliczne z konta bankowego i za to kupować No aż takiego poziomu automatyzacji w tej chwili nie mamy. Niemniej jednak można to osiągnąć, robiąc dwa ruchy. Pierwszy ruch to robimy zlecenie stałe w banku, w którym przelewamy na przykład 200 zł. Do na przykład kupujemy od GoKesha Omega Złotówki, które automatycznie zasilą nam nasze konto, a następnego dnia mamy zlecenie cykliczne ustawione, które za te Omega Złotówki kupuje nam na przykład Bitcoina. I wtedy mamy mechanizm właśnie tego typu osiągnięty, ale faktycznie nie ma możliwości automatycznej wymiany przy przelewie złotówek na na przykład Bitcoina. Aspekty formalne tutaj są bardzo istotne, my możemy za przelewem bankowym kupić tylko stablecoiny, omega złotówkę, omega dolar, czy omega euro, omega funt. To są waluty, które obsługujemy. Ja przypominam oczywiście o tym, żeby subskrybować, lajkować i komentować, a myślę, że to jest dobry moment na to, żeby rozstrzygnąć konkurs. Mamy taki konkurs co tydzień dla tych wszystkich, którzy Czują się mocni w analizie technicznej, w ogóle w analizie rynku, i chcemy zachęcić wszystkich do tego, żeby dzielili się swoją wiedzą, dzielili się swoimi umiejętnościami i przeprowadzali taki eksperyment. Dzisiaj jest dobry moment na to, żeby przewidzieć, jaka będzie cena bitcoina. Za tydzień, we wtorek o godzinie 9 na rynku Bitcoin to USDT na Kanze, sprawdzamy jaka jest cena, i tej osobie, która dzisiaj albo jutro faktycznie da dobrą prognozę, wręczamy nagrodę. Ta nagroda to jest ilość kang, równa 10% łapek w górę pod dzisiejszym filmem. Żeby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy napisać w komentarzu hashtag kwadranskangą 158. Taki będzie numer, i podać cenę w dolarach, tyle ile uważamy. Z naszych predykcji, z, naszego, z naszej analizy wychodzi, że będziemy, będzie cena bitcoina. Liczą się tylko komentarze dzisiaj i jutro wystawione i liczy się tylko jeden komentarz. Nie wolno go edytować, także pamiętajcie o tej zasadzie. Jest jedna ekstra rzecz, jeżeli nikt nie zgadnie. A mamy tolerancję 25 dolarów. Jeżeli nikt nie zgadnie ceny, nie, nie poda poprawnej ceny, może nie zgadnie, tylko nie poda poprawnej ceny, to nagroda przechodzi na następny tydzień. Czyli jest pewnego rodzaju kumulacja. No i teraz mam zaszczyt ogłosić wyniki tego konkursu. I uwaga, Tom Kubec, o ile się pomylił najlepszy? 3 dolary. Niestety nie, <noise> e, dzisiaj niestety nikt nie odgadł ceny, wszyscy pomylili się o dużo więcej niż 25 dolarów, więc e, nagroda w wysokości e, 54,7 kangi przechodzi na następny tydzień, także uwaga, uwaga, słuchajcie, mamy e, wielką kumulację, będzie spora nagroda za tydzień, zachęcam do wzięcia udziału już teraz w konkursie, to jest nieustający konkurs kwadransu z Kangą, kto umie dobrze przeprowadzić analizę rynku bitcoina do USDT. A ja teraz patrzę jeszcze w notatki, jaki temat się pojawił. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że doszło do niesamowitego wyzwania. Otóż Elon Musk i Mark Zuckerberg będą się bili. Ja myślałem na początku, że to jest, słuchaj, Tomku, jakiś żart, a tu się okazuje, e, moi znajomi, którzy interesują się e, sportami walk, powiedzieli mi, Hukasz, głupoty opowiadasz. I e, tutaj oczywiście honor oddaję, e, bo faktycznie e, myślałem, że to jest żart, że to jest jakaś ściema marketingowa, a tu się okazuje, że panowie będą naprawdę ze sobą walczyli. I organizacja walk, nie chcę teraz mówić jak ona się nazywa, bo oczywiście nie pamiętam, u UFA czy coś takiego, tak? UFC. UFC, przepraszam, UFC, tak. E, oni ogłosili, że ta walka będzie miała miejsce. No i ja tak patrzyłem na, na pana Zuckerberga, patrzyłem na pana Maska i tak jakoś nie widzę tutaj Goliatów i mistrzów walk. I proszę bardzo, okazało się, że również jestem w błędzie. Otóż obaj panowie od lat ćwiczą regularnie i to z sukcesami. Sztuki walk. Konkretnie obaj trenują BJJ, czyli Brazilian Jiu Jitsu. Bardzo ciekawy styl walki, jak się okazało. Słuchajcie, zaczynam zgłębiać zupełnie nowe obszary, których nigdy do tej pory nie miałem. Podzielcie się, jeżeli ktoś z Was coś ciekawego może napisać o tym, to bardzo proszę, może mamy jakiegoś fachurę tutaj na, na łączach. Okazuje się, że oni naprawdę będą walczyli. Co więcej, to nie będą ich pierwsze walki. Oni już walczyli. No i słuchaj, powiedz mi, szykujemy się na wielkie widowisko? Znaczy, no ja proponuję zorganizować tu jakiś pokaz, odpalimy na telewizorze. Weźmiemy popcorn, piwko eee, i... Oglądać. Eee, no już można było powiedzieć, że Mark Zuckerberg teraz rzucił też mocno rękawice, bo jak wiemy, albo i nie wiemy, meta eee, aka Facebook eee, odpaliło nowy portal, który nazywa się Trec. Trec jest jak to potocznie mówimy, z rynką z Twittera. To znaczy wzięli Twittera i zrobili na I, zrobili nowo. Treca. I jakby, jak wiemy, bardzo dużo tego typu zagranie na rynku było. Bardzo dużo y, portali konkurujących jakby z Twitterem się pojawiało. Problem był w tym zawsze, że nie był to taki gigant jak Facebook, który ma Instagrama i tam to konto Trec zakłada się, podejrzewam, przez Instagrama. Nie wiem, bo nie ma ani Facebooka, ani Instagrama, więc jestem w, ty w tych kwestiach akurat zielony, ale y, rzeczywiście daje to dostęp do bardzo szerokiej ilości ponad miliarda aktywnych użytkowników. Także tam może rzeczywiście być coś na rzeczy. I o ile pierwsza e, reakcja Ilona to było po prostu pozwanie, e, mety, e, jakby naruszenie praw autorskich. No to może druga akcja to będzie ta napażanka w Oktagonie. Czyli myślisz, że tam oprócz e, zwykłej sportowej walki e, jest jeszcze jakieś drugie dno i panowie będą. Swoje żale również wylewali na rynku. No słuchaj to tylko dobrze wróży. Swoją drogą moglibyśmy zrobić taki eksperyment i na jednym telewizorze puścić właśnie tą walkę, a na drugim puścić akcję Facebooka i na przykład Tesla Twittera, i zobaczyć, co tam się zadziało. Ka Każde środku, uderzenie którego... będzie widać. Dokładnie. <laughs> to będzie, będzie bardzo, bardzo ciekawe. Kto wygra? Nie mam się do pojęcia. Okej, okay, dobra. Nie wiem. Jest mi ciężko opowiedzieć, bo nie znam umiejętności obu panów. Chociaż patrząc po determinacji Ilona, który z tego, co mi wiadomo, przynajmniej to jest to, co trafia do opinii publicznej, w tym do mnie, jest jakby tytanem pracy. I poświęcił się pracy, pracował po 16-20 godzin dziennie. Także uważam, że jak chłop się zaweźmie, to rzeczywiście nie odpuści. No, faktycznie Mask jest znany z tego, że jest takim tytanem pracy. Wymaga tego od siebie, ale też i od innych. Znane były te sytuacje tych, tych opinii pracowników Twittera, że spali po, w śpiworach pod biurkiem. No, można powiedzieć tak, w Twitterze zwolnili 80% kadry. Czy coś się zmieniło w działaniu Twittera? Nie no, Twitter działa jak działał. Dostał jakieś dodatkowe czyli, funkcjonalności w tej nazad. Czyli można powiedzieć, że 80% osób było niepotrzebnych. Można by było tak powiedzieć. E, oczywiście to, to jest pewnie jedna strona medalu. Nie znamy wszystkich faktów, ale tego nie można odmówić panu Moskowi, że potrafił zoptymalizować tutaj działanie. Ja myślę, że to jest taki problem... Tych wielkich, nie chcę użyć słowa geniuszy, ale wyjątkowych, może nie wybitnych, tylko wyjątkowych osób w biznesie, takich jak na przykład Steve Jobs. Oni mają duże wymagania w stosunku do siebie, duże wymagania w stosunku do innych. Nie każdy to akceptuje, nie każdy jest w stanie pracować z takimi ludźmi, ale z tego co słyszałem, przynajmniej o Steve Jobsie, to praca z nim była zawsze inspirująca, dla tych. Którzy dawali radę. No, słynna bardzo historia o tym, jak zespół pracował nad pierwszym iPhone'em. Inżynierów pracowali dniem i nocą, naprawdę dniem i nocą nad tym, żeby zmniejszyć rozmiar iPhone'a, bo cały czas był za duży, za gruby, za ciężki, za szeroki i tak dalej. I w pewnym sensie po naprawdę chyba dwóch czy trzech tygodniach ciągłej pracy, nie wychodząc z biura kosztem no, swoich osobistych, szkód, cały zespół prezentuje iPhona, prototyp, no oczekując chociaż jakiegoś takiego zrozumienia, że włożyli duży wkład pracy, pokazują tego, tego iPhona Steve'owi Jobsowi, a ja mówię, a Steve Jobs mówi za gruby. A on ja nie, no, nie da się zmniejszyć. A on wziął te, ten prototyp, wrzucił do akwarium i zaczęły leczeć bąbelki. Jest przestrzeń. I to było wszystko. Także tak, brutalne, ale myślę, że dla niektórych osób to jest coś, co motywuje, bo to też prawda, że ludzie, którzy pracowali dla Steve'a Jobsa czy dla Elona Maska, są naprawdę mocno zmotywowani i to też rozumiem. Na jednych po prostu coś innego działa dobrze. Jejku. Właśnie myślałem, że jest tak gdzieś przed, przed drugim kwadransem, czyli jesteśmy w drugim kwadransie, a tutaj się kończy trzeci kwadrans. Tomku, myślę, że na dzisiaj już nam wystarczy. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie. Jak zwykle oczywiście subskrybujemy, lajkujemy, łapki w górę, klikamy w dzwoneczek, żeby nasz dział marketingu był zadowolony. Oceniamy ten kwadrans. W skali od 1 do 6. Jeden zbarnowaliście moje 50 czy 40 minut mojego życia. 6 to był odcinek wybitny. Najlepszy jaki widzieliśmy. Zależy nam na tym, żeby poznać Waszą opinię, a my kończymy naszymi okrzykami. Tomku, jaki jest twój okrzyk? No ja już dzisiaj nie będę używał twojego. <laughs> będzie dziś okrzyk KNF, czyli kanga na fali. Kanga na fali, tak jest jak zwykle do przodu. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. A ja jak zwykle oczywiście BCK, czyli Bitcoin ciągle królem, zachęcamy do tego, żeby zgłębiać wiedzę dotyczącą kryptowalut. Zachęcamy do odwiedzenia Kanga University, gdzie możecie zobaczyć, jak szeroką gamę mamy. Materiałów takich szkoleniowych, zarówno dla zupełnie początkujących, dla tych, którzy dopiero zaczynają, nawet nie wiedzą, co to jest kryptowaluta, cały taki cykl szkoleń jest dostępny, jak i dla tych naprawdę bardzo, bardzo zaawansowanych. Nie ukrywam, że uważam siebie może nie za eksperta wybitnego, ale za osobę co najmniej średnio zaawansowaną, jednak dosyć długo w tych kryptowalutach jestem, a mimo to znajduję. Całą masę ciekawych informacji właśnie na tym portalu. Także warto tam wejść i pouczyć się, do, dowiedzieć się czegoś nowego. Zachęcamy: kanga.university dostępne jest cały czas za darmo i chyba tak będzie. Tak, jeszcze ode mnie może e, taka szybka sprawa techniczna związana z bezpieczeństwem w tych zdecentralizowanych ekosystemach. E, zawsze, jak używacie jakichś stron, Róbcie do tego nowy, osobny portfel na Metamasku. Przesyłajcie tylko tyle środków, ile potrzebujecie tam zużyć i obracajcie tymi środkami. A inne środki zostawcie na walletach, które nie mają nigdy interakcji z innymi kontami, na przykład na ledżerze, tego typu rzeczach. Tak, to jest bardzo mądra, mądra rada. Warto słuchać mądrych ludzi. To jest wybitnie ważna rzecz, żeby zachować higienę przy obracaniu swoimi kryptowalutami, to jak widzenie jak niektórzy lekko podchodzą do swoich portfeli, to aż mi się smutno robi, a tutaj taka dobra rada, faktycznie portfel, na którym mamy wszystkie środki, to jest portfel, który nie jest używany do żadnych interakcji innych niż wysyłanie środków na kolejne portfele, które ewentualnie możemy wykorzystywać gdzieś na jakichś stronach. To jest dobry, bardzo dobry pomysł. Tomku, dziękuję bardzo za dzisiejszy kwadrans z Kangą. Widzimy się za tydzień i oczywiście zapraszam wszystkich na godzinę 9:30 9 za tydzień i na 19:00 w najbliższą sobotę na No Comment. Do zobaczenia. Cześć.